Dzień dobry, witam serdecznie Panie F. Odpowiadam na Pana pytanie dotyczące tego, w której technologii React Native czy Flutter rozpocząć pracę nad nową aplikacją mobilną, aby było to dla Pana jak najkorzystniejsze. Rozłożę karty najpierw na React Native, a następnie na Flutter i zobaczymy, co będzie lepszą opcją. W której technologii rozpocząć pracę nad nową aplikacją mobilną React Native czy Flutter, aby było to dla Pana jak najkorzystniejsze. Dobra. React Native czy Flutter. React Native, to od razu mówię. To jest tysiąc razy lepsza opcja. Generalnie jest tak, React Native Flutter. Jeżeli chodzi o React Native, to jakby karta, pierwsza karta wyjściowa to jest karta śmierci, czyli transformacja. Ja bardzo lubię tę kartę, absolutnie nie jest ona straszna, nie powinna żadnych tam wywoływać lęków, tak? Jeżeli chodzi właśnie o React Native, to tutaj jest potrzebna jakaś transformacja, czy też w pana jakby podejściu do tego, czy też może coś tutaj należy jeszcze zmienić, coś jeszcze należy tutaj przetransformować, bo jakby to jest bardzo dobra opcja, ale pewne rzeczy jeszcze trzeba tutaj pozmieniać. Tutaj widzę, że jeżeli chodzi o jakby tę pierwszą opcję React Native, tak, jakby los, że tak powiem, oczekuje od Pana, że będzie Pan, jak ten, prawda, człowiek na tych koniach, jak Rydwan, pędził do przodu, że szybko Pan zacznie działać, ale tymczasem Pan tutaj jakby za dużo wykazuje się zbyt małą konsekwencją, za dużo jakby Pan siedzi, czeka na rozwój wydarzeń, zamiast jakby zadziałać tak całościowo. Być może czeka Pan na moją odpowiedź i później Pan po prostu ruszy do przodu. To by było dobre. Karta rada, pozbądź się absolutnie wszelkich wątpliwości, bo dwójka mieczy oznacza wątpliwości, które Panem targają. Absolutnie trzeba się ich pozbyć, bo to jest jak najlepsza opcja. To, co nieuniknione i wynik, no pięknie. Karta gwiazdy, czyli karta spełnionych marzeń, karta szóstki kielichów, karta radości, też świętowania w towarzystwie najbliższych osób, przyjaciół. To też jest karta takiego powrotu, być może do jakichś takich pozytywów z przeszłości. Nie wiem, czy może wcześniej Pan też myślał już o tej technologii, albo gdzieś tam się jakby przewijały te myśli, ale rzeczywiście React Native okazuje się naprawdę dużo lepszą opcją. Może być spełnieniem Pana marzeń i wszystkich planów, zamierzeń. Nie należy czekać i patrzeć bezczynnie, tylko działać. Pozbyć się wątpliwości i tutaj transformacja. Teraz już jakby mogę powiedzieć, że ta transformacja powinna się w Panu zadziać. Po prostu, ażeby nie czekać bezczynnie, ale od razu już od teraz, od dziś zaczynać. Jeżeli chodzi o Flutter, to tutaj jest jakaś tajemnica, która ma miejsce, bądź będzie miała miejsce, my jeszcze tego nie wiemy, Pan tego nie wie, ja również nie. Jakaś jest, coś się takiego wydarzy, o czym Pan jeszcze nie wie. W przeszkodzie widzę jakby dyskomfort spowodowany tym, że jeżeli Pan podjąłby pracę w tej technologii, poczułby Pan dyskomfort spowodowany tym, że to by wymagało jakby rozszerzenia Pana sfery komfortu o jakieś nowe jakby aspekty, tak? Czyli Pan nie czułby się komfortowo w tej jakby rozpoczynając pracę w tej technologii. Coś by Panu nie pasowało i to by powodowało Pana dyskomfort.
tutaj karta rada rzeczywiście jakby mówi, że jest szansa, jakby byłaby szansa na rozwój jakby tak w tej technologii. Też, ale karty razu jednak, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to proszę się tym nie sugerować, jeżeli pan się tym sugeruje, bo jakby to nie jest w tym przypadku kwestia, która powinna dominować, bo dużo większe korzyści osiągnie pan w tym Reactive Native. Okej. Nieuniknionym jest to, że odejdzie pan od tego pomysłu. No i wynik 9 mieczy zakończy pan ten etap. Czyli no jakby jednogłośnie stwierdzam, że tutaj React Native jest faworytem, natomiast Flutter proszę sobie odpuścić. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę powodzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.